Witajcie kochani w kolejnym vlogu na moim kanale i to jest chyba ostatni vlog przed vlogmasem. No na pewno ostatni vlog przed vlogmasem. Tak jak rok temu nagrywam vloga z moich imienin, także oj, właśnie tu mamy Klaudię, jedziemy z Klaudią coś zjeść i sobie trochę poświętować razem, a później się będę widziała z Wojtkiem. No i zobaczymy, co będziemy robili, więc zabieramy was na wycieczkę z nami. Wow. Zapnij się, bezpieczeństwo przede wszystkim. Dobrze, kochana, teraz się zacznę. Dajcie suba, widzowie! Łapka w górę! Przeprowadzamy się tam, widzowie. Od tam do góry. Tam? Tak. A nie lepiej tam? Gdzie? To jest Intercontinental? A to na prawo? Na Intercontinental, bo tam jest basen. Basen, no dobra. Palas Kultury. Jesteśmy turysty. Dobra, dojechałyśmy. W sumie gdzie jesteśmy? W centrum jesteśmy, tam jest super sam. Ja wiem, gdzie tam jesteśmy, że jesteśmy w centrum, ale... A, idziemy do Escobara Grilla. A, ten Grill and Bar? Czy no? Coś takiego? Dobra, bo tu jeszcze nie byłam, właśnie się zdziwiłam, bo nie wiedziałam, gdzie mnie prowadzisz. Ja mówię, dobra! Tu są spoko mega, więc jest opcji burgerów, nie? I steki są, tu jest spoko. Frytki oby były. Ale nie ma niestety sushi. Są przepyszne z batata, no. Ja nie lubię batatów, a tu są przepyszne. Dobra, to idziemy. Idziemy jeść. Idziemy. O! Jedzonko najlepsze, nie? Na wszystko? Tak, na każdy smutek, na każde wkurzenie. Jedzenie jest super. Też uważam, że jedzenie jest super, dlatego trzeba dużo jeść. Życie się ma jedno, kurde, a nie żeby się katować. Teraz Klaudia ma takie motywatorskie teksty. Coaching. Coaching trochę, nie? Motywujące teksty. Coach Klaudia, polecam się bardzo serdecznie, korzystajcie z życia, bo macie je jedno. Raz jesteście młodzi, po 30 będziecie liczyć kalorie. No, to prawda, do tego idziemy się najeść. Ho, ho, ho. Patrzcie, macie kominek. Jak ładnie. Ej, kominek! Ogrzyj się. I lusterko. Kozacko. Jeszcze tutaj nie byłam. Mega. Fajnie to. Pierwszy raz jem tą bruschettę. No co na jego? A którą w końcu zabrałaś? Tutaj. Ale z czym? A, łosoś i awokado. Smacznego. Ja mam barszczyk. A ty masz co? Zupę serową. Uwaga. Ale no, test. Ładnie zapachniało mi. Test. To jest ta dobra? Tak. Dobra, teraz ja próbuję barszczyk. A ja zobacz, ile mam barszczyk. Patrzcie to. Jest taki kapuśniak trochę z barszczu. Może taki jest barszcz ukraiński? Tak. Ale pachnie. Smacznego. Dziękuję. No, zaleciał. A few moments later. Właśnie wracamy i teraz wracamy już do domku. Miałam iść na zakupy, ale jest za zimno. 5 tak. stopni to nie temperatura. Jest dana. 4 stopnie, stara, zmniejsza się teraz. Więc no, jedziemy do domku. Chciałyśmy jeszcze wejść tam do TK Maxx, to sobie poglądać i tak dalej, ale jest za zimno, zdecydowanie za zimno. A ja się też umówiłam na 18 z Wojtkiem, więc teraz będzie czas z Wojciechem. No i Wojtek mi napisał wiadomość, oj, sorry, że mam zabrać strój kąpielowy i klapki, także no nie wiem, co będziemy robili, ale niespodzianka się szykuje jakaś. Nie mogę się doczekać. I Pałac Kultury! Pałac Kultury! Ej, ładnie tu! Ładnie, no, na foty. A, bo to jest po drugiej stronie. Witaj. Witam, o drogę pytam. Drogich moich Katarzynę widzów. Katarzyna. Zobaczcie, jakby tak ładnie wygląda w ogóle. Dzień imienia Katarzyna. Dostałam prezencik, ale biorę torbę i śmigamy. Słuchajcie, Wojtek powiedział, że mam zabrać strój, a sam go nie zabrał. Bo zapomniałem. I co mi zrobisz, Katarzyna? Nic, ale teraz musimy jechać do Wojtka Uberem i później jeszcze na basen. Właśnie, ruszamy się. Przygoda, juhu. Ale zobaczcie, jaki mamy ficik równy. Wow. Dojechaliśmy do Wojtka i Wojtek zabrał plecak i mieliśmy takiego mega miłego pana Ubera, który był naprawdę miły, nie? Tak, i mamy go znowu. I czujcie to, że tylko Wojtek zabrał plecak, jedziemy z powrotem na centrum i on nam po prostu zaakceptował przejazd. Kozak!
On chyba myśli, że to jakiś błąd. Tak mi się wydaje. No bo drugi raz ty? To, Let's go! Słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Jedziemy na basen. Ale to nie jest zwyczajny basen. Nie jest to zwyczajny basen, jest to basen z pięknym widoczkiem. To jest basen w centrum Warszawy, który ma widok na całą Warszawę. Widzisz, jak piętra lecą. Ale jeszcze mi się uszy nie zatykają, o tobie? Nie. My byliśmy już na tym basenie kiedyś... O, zaczyna się. Byliśmy już kiedyś na tym basenie, ale to było dawno. Jeszcze nawet nie mieszkaliśmy w Warszawie chyba, nie? Czy nie mieszkaliśmy jeszcze w Warszawie. Także lecimy. Na 43 piętrze, tak? No. 43. Jeśli jesteście w Warszawie i macie w miarę duży budżet na takie atrakcje, no to ja polecam, bo to jest fajnie. Nawet nie duży. Bo to jest położone w centrum i to jest ogólnie hotel, ale można sobie tu wejść bez hotelu jakby, więc my tak właśnie zrobiliśmy. Zobaczcie, jaki mamy widok piękny. Dziękuję. Jesteśmy już po baseniku. A teraz największa atrakcja, jeszcze lepsza niż ta, co była teraz. Tak! Jedziemy na Drwala! Dotarliśmy do restauracji pod Złotymi Łukami. Pod Złotymi Łukami. Idziemy testować Drwala, tym razem znowu w moje imieniny. Rok temu to samo było. Bo tak jest właśnie. Tak, zawsze wypada właśnie na moje imieniny Drwal, także lecimy testować go. Zobaczcie, co nam przyszło i to chwilę dosłownie. Dobra, otwieram. Muszę wam to pokazać. Nie wiem, my się akurat, jesteśmy tą grupą osób, która się cieszy z powrotu Drwala. Znaczy ja to tak, wiecie, nie? Ja sobie te kręcone frytki bardzo lubię. Dobry swój. Oby. Wojtek testuje Drwala. Od 1 do 10. Max. 10? 10 na 10, widzicie? Dobra, teraz ja testuję Drwala. Ja mam akurat z kurczakiem. Nie wiem, jak to będzie. To jest zaj... Nie wiem, czemu ludzie się tym nie jarają. Om nam nam nam. Cheers. Słuchajcie, my właśnie wróciliśmy już do mieszkania i kończymy świętowanie. Tam leży Wojtek. Sobie chilluję bombę, bo po prostu po tym Drwalu jesteśmy przejedzeni. No i jeszcze mieliśmy mega fajną sytuację, bo ten pan z Ubera, z którym jechaliśmy drugi raz, dał nam mandarynki, bo ty mu dałeś chyba napiwek, nie? No. No, bo on powiedział, że dostał piwko czy coś takiego. Ja mówię, jakie piwko? A chodziło mu o napiwek, bo to nie był Polak, także mu się chyba pomyliło. I dostaliśmy za to mandarynki, był bardzo miły pan. No i my już będziemy sobie chillować, obejrzymy sobie coś może. Wojtek teraz czeka, bo zaczyna się Black Friday w sklepie, także o północy zobaczymy, co się będzie działo, czy wszystko jakby jest w porządku. No i będziemy chillowali. Żegnajcie, widzowie. Kolejny vlog to jest już vlogmas. I subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić vlogmasów. Bo będzie fajnie, będzie się dużo działo. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Nara!